Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Carne, gdzie wspólnie sobie oglądamy i komentujemy różne śmieszne programy telewizyjne. I dzisiaj komentujemy sobie trzeci już odcinek czwartego sezonu Maratonu Pierwszej Klasy. Za każdym razem jak to mówię, to mnie to bawi. Trzeci odcinek czwartego sezonu Maratonu Pierwszej Klasy. Swoją drogą z tą czapką wyglądam jak debil kompletny. Victory Royale, to co patrzę, to jest napisane, tak? To może na drugą stronę. To teraz? A, teraz wcale nie jest lepiej. Odcinek nazywa się Raper. Zapraszam. Wystarczy jeden gest, to pierwsza klasa jest. Poniedziałek, pierwsza lekcja. Emil i Radek mają lekcję muzyki. Nauczyciel Tobiasz Lisiecki ma niespodziankę dla uczniów. W szkole odbędą się koncerty muzyki klasycznej. Za dwa tygodnie zaczyna się ciąg koncertów muzyki jakiej? Jakiej, kochani? Skąd mamy wiedzieć jakiej? Pierwszy raz o tym słyszymy w ogóle. Co pan od nas chce? Klasycznej. Jezu. Ale spoko. Posłuchajcie. Od czegoś trzeba zacząć. Naprawdę, jak nauczycie się słuchać muzyki klasycznej, to każdą inną muzykę od jazzu po blues, rock, łykniecie w 5 sekund. Te wszystkie gatunki muzyczne, które pan teraz wymienił, no ładne są, jak tam blues, jazz, no fajnie, spoko. Ale mnie za bardzo nie interesuje, jak mam być zupełnie szczery. Tak naprawdę jedyny gatunek muzyczny, który mnie interesuje, to jest ten gatunek muzyczny, do którego zalicza się kawałek Bomba Boys. Byłem cały twój. Chryste, to powinien być hymn narodowy, a nie jakiś mazurek. Nie czaję, czy mnie załatwią jakiegoś rapera czy coś. O, bez kitu. Możesz załatwić jakiegoś rapera, ale z doświadczenia wiem, to są zajęci ludzie. Zaćpani. Poza tym nie wiem, czy gmina to zasponsoruje. Ja mam znajomości, ja dam radę. Emil jest wariatem, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Wariatunciu, Emil! Z jaką parówą ten hot dog, wariatunciu? Wiem, że mu się uda naprawdę ogarnąć tego rapera. Byłby super. Ja też w sumie trochę rapuję. Nikt nie pytał, nie musisz się promować tutaj, okej? Okay? Radek zauważył okazję, że kamery w niego akurat celują i czekają, aż się wypowie o Emilu i postanowił wykorzystać tą okazję. I zareklamował się, mówiąc, że sam rapuje i chciał już w następnym zdaniu powiedzieć, jak nazywa się jego rap i jego pseudonim sceniczny, ale operator kamery po prostu zrobił cięcie w tym idealnym momencie, żeby nie mógł się zareklamować. To po pierwsze, a po drugie Emil, mówiąc, że załatwi rapera, miał na myśli Tigera Bonzo, ale jego akurat jest łatwo załatwić, on na każdych dożynkach występuje. Zamknij mordę, hejter. Jeżeli się zobowiążesz i nie boisz się ośmieszyć przed kumplami i koleżankami, proszę bardzo, załatw, zorganizujemy czas, miejsce. Ja załatwię. Proszę bardzo. Nie powinno się mówić takich rzeczy Emilowi. On też jest muzykiem w zespole hip-hopowym, a jego brat jest naprawdę dobrym DJ-em w mieście i bez problemu zorganizują ten występ. Już wiele razy robili fajne rzeczy, na przykład byli razem na koncercie Jay-Z. Jay-Z? Co to jest? Jakiś slang jest, tak? To co to oznacza? Coś w rodzaju takiego Eluvina albo Naura, tak? Tak? Napiszcie mi w komentarzach, co to oznacza to Jay-Z. Jay-Z. Naprawdę mam nadzieję, że to się uda. Przecież kto chce słuchać jakiegoś skrzypka? Oj, Emil, przepraszam cię bardzo. Nie obrażę tej muzyki klasycznej. Czy słuchałeś kiedykolwiek muzykę klasyczną rapowaną? Najlepsze jest to, że ja wcale nie żartuję. Wygooglujcie sobie, muzyka klasyczna rapowana. To jest prawdopodobnie najlepsza rzecz, jaką w życiu słyszałem. Nie mogę się doczekać, aż utrę nosa Lisieckiemu, który kompletnie mi nie wierzy. Spoko by było, gdyby takiego ostrego załatwić, no. Ale stary, ostry? Kto? O ostrym to ja nie słyszałem, ale jak szukacie tempego, to już go znaleźliście. Basza Kurser. Słuchałeś go kiedyś? Słyszałem coś, no. No to jak, weź jego załatw. Nie wiem, pogadam z bratem o tym. Słyszałam, że Emil i jego brat chcą załatwić, żeby raper przyjechał do nas do szkoły. Jezu, to byłoby takie niesamowite zobaczyć Emba Shakura lub kogoś takiego u nas w szkole. Oho, co? Kto? Ja naprawdę jestem boomer już. Ja w ogóle nie kojarzę, o kim oni mówią. Ja nawet nie jestem w stanie stwierdzić, czy ci raperzy, o których mówią w tym odcinku, czy to są rzeczywiście raperzy, którzy naprawdę istnieją, bo ja tych nazw nie znam zwyczajnie. A może to są raperzy, którzy zostali stworzeni tylko i wyłącznie na potrzeby tego programu. Ja tego nie wiem po prostu, nie wiem, za stary jestem. Co jest? Dzień dobry. No udało się. Ale co się udało? No, załatwiliśmy tego rapera. A to nie jest jakiś kolejny wasz blef? Nie, bo mój brat jest DJ-em ogólnie. I on tam zna jakiegoś gościa od niego z szefostwa, no i akurat będzie w pobliżu niedługo i powiedział, że ma czas. Ale jaki raper? Jaki raper, przepraszam bardzo? Bo po prostu kocham to, że twórcy pierwszej klasy starają się z całej siły unikać jakichś tam konkretnych ksywek tych raperów, żeby ktoś nie zweryfikował tego, czy oni naprawdę istnieją, czy nie, więc po prostu mówią o nich jako raper. Załatwiłem rapera. Tego rapera. Wie pan, którego rapera? Tak, wiem, którego rapera. Tamtego rapera. Słyszałem o nim, dobry raper. Przyznaję, że trochę żartowałem. Nie sądziłem, że dzieci wezmą tak poważnie sprawę w swoje ręce.
No ale trudno, rap. No niech będzie. To też w końcu muzyka. Powtórzę jeszcze raz. Opera rapowana. Serio, wygooglujcie to. To jest genialne. Jo, piąteczka! No co, chłopie, udało się. Tak? Pik, udało się jeszcze jak? Goście, wszyscy umiłem tego. Dobra, dzidę, dawajcie. Ej, ja nie śmieję się dlatego, że ktoś sobie zrobił krzywdę. No dobra, śmieję się właśnie dlatego. To po pierwsze, a po drugie, ten nagły dźwięk fanfar w tle. To o co chodzi? Nie mogę. Dobra, leć bliska. Dobra, trzymaj się stary, biedne. Ej, co się stało? Bardzo boli. Nie wiem, chyba co... Dobra, już Lisiecki idzie. Podobały mi się strasznie te randomowe osoby, które pojawiają się w trakcie wypadku. Wiecie, ci gapie, którzy przychodzą i tak widzą chłopaka leżącego pod schodami, który trzyma się za nogę i się pytają: no co się stało? Co się stało? Chłopak leży pod schodami, trzyma się za nogę i jęczy. Co tutaj się mogło wydarzyć? Postrzelony został, postrzelony. Spokojnie, co się stało? Po kolei. Jak nogę złamałeś? Boli ci mocno noga? Tak. A z schodów spadłeś, tak? No co pan głupio pyta? Powtarzam, postrzelony został. Ale się zrobił syf. Radek złamał piszczel i przez 2 tygodnie musi siedzieć w domu. Złamał piszczel, mówisz? Kurwa, złamał piszczel. A do tego Emba Shakur będzie już w przyszłym tygodniu u nas grał w szkole. Chętnie bym przyjechał, ale nie mogę. Muszę mieć usztywnioną nogę cały czas. Kurde. Dobra, to powiem ci, że postaram się coś ogarnąć i dam ci znać, żebyś był na koncercie. Dobra, super, dzięki. Dobra, to na razie. Cześć, Radek. Muszę sprawić, żeby Radek był na koncercie. Zrobię wszystko, co się da. Zrobię wszystko, co się da. Choćby Radek protestował, że nie chce. Choćby miał umrzeć. Załatwię, że on będzie na tym koncercie. Nogę mu rozzestnę, on będzie na tym koncercie. Tydzień później występ rapera wzbudza entuzjazm w całej szkole. Radek też będzie w nim uczestniczył. W pewnym sensie. Dzień dobry, bo tutaj jest Radek. O, cześć Radek. Jednak będzie na koncercie, jak widzimy. Świetnie. O mój Boże, rozpoczyna się koncert rapera, kochani, to ja przygotuję się. Młodzieżowy raperowy Paweł, witam. Wstaję se samego ranka, hop, siup, i do spanka. Tak codzienność moja mija, a więc to kosmiczna żmija. Niegdyś komentarz czasy, dziś maraton z pierwszej klasy. Tak się rapuje, prawda? Prawda? Zmachałem się, Jezu. I chciałem prosić pana, żeby pan chwilę tutaj pochodził, ja sprawdzę. Dobra. Jak to będzie widać. Okej, okay, tak jest okej? Okay. Śpiewamy dla Radka małą telekonferencję. Nie, przestań, proszę przestać. Panie muzyk, to nie jest do cholery, jesteś śmieszne. Proszę przestać. Pan tak uczy tej całej muzyki, a nie rozumie, co teraz jest na topie i popularne wśród młodzieży, prawda? Nic a nic. Żałosne, żałosne. Ja powinienem uczyć muzyki, bo ja wiem, co teraz młodzież lubi. Nasze pokolenie, Tamagotchi, dziwne urządzenie, bada oczy. Jednym z moich ulubionych elementów tej piosenki Tamagotchi Taco Hemingwaya jest właśnie to, jak Taco robi. Nasze pokolenie Tamagotchi, dziwne urządzenie bada oczy. Nasze pokolenie Tamagotchi. Trzeba przyznać, że Emil wykonał świetną robotę. O Jezus Maria, producenci pierwszej klasy starali się pójść, wiecie, w stronę takiego profesjonalnego rapera, który ma jakiś taki swój gimmick, znak rozpoznawczy. Jakby na przykład ci koledzy, co robili muzykę, mieli te hełmy, ten srebrny i złoty hełm. Ni cholera nie pamiętam, jak oni się nazywają, ale wiecie, o co mi chodzi, no nie? To ten raper najwyraźniej ma rękawicę taką, która się świeci i w ogóle wow, super pomysł nawet. Nawet fajny pomysł, taki koncept jest spoko. Gdyby nie to, że producenci pierwszej klasy zrealizowali go w ten sposób, że kolesiowi po prostu przykleili latarki do rękawicy. Nie LEDy, nic takiego, kurwa, dwie latarki i elo. Hej, żartuję. Spójrzcie na to! Wait, what the fuck? Ej, czekajcie! Użyłem właśnie Shazam, żeby sprawdzić, czy ta piosenka będzie copyrightowana. Wygląda na to, że ten koleś jest prawdziwym raperem! Ej, chwila, co jest? Ja myślałem, że to jest randomowy czarnoskóry koleś, którego sobie po prostu wzięli z ulicy i kazali mu śpiewać, a tutaj się okazuje, że jest prawdziwy raper! Mój umysł został właśnie zniszczony! Jezus Maria, jeżeli teraz się okaże, że skoro raper był prawdziwy, to też może program pierwsza klasa jest prawdziwy. To są prawdziwe dzieci, które chodzą do tej szkoły. What the fuck?
Wstaję se samego ranka, ho, siu, i do spanka. Tak codzienność moja mija, a więc to kosmiczna żmija. Dzwoni ktoś ze złotoryja, o nim tako już nawija. Żywieniowe jadłem rację, o, czas już na kolację. Biorę pudło, potem drugie, gruba snaje się nie umie. Ale kończę ten posiłek, teraz czas jest na wysiłek. Przed kamerą sobie staję, krytykę ostrą wydaję. Niegdyś komentarz i czasy, dziś maraton z pierwszej klasy. Niesamowity koleś, wyluzowany i na nikogo nie patrzy z góry. Na nikogo nie patrzy z góry, bo ma 1,50 m wzrostu. Mam 1,58 m. Czy to podchodzi pod body shaming? Czy ja mogę to robić jeszcze w XXI wieku na YouTubie, czy nie? Nie można się z tego śmiać. Ludzie czasem uważają, że ten Emil jest zbyt szalony. Uciekł z wariatkowa w końcu! To on wszystko dla nas zorganizował. No i dla Radka. Dopiero niedawno doszedł do naszej szkoły, a już zaprzyjaźnił się z chłopakami. Każdy chciałby mieć takiego przyjaciela jak on. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka naszego maratonu pierwszej klasy. Trzeci odcinek, czwarty sezon. Cały czas nie mogę przeboleć tego, że ten koleś to jest prawdziwy raper. Co? Ja przysięgam, że mnie nic w życiu nie zdziwi. Zaraz się okaże, że te dzieci to są prawdziwe dzieci. To jest prawdziwa szkoła. Dlaczego ja i trudne sprawy może też są prawdziwe? Nie wiem, co jest prawdziwe! W co wierzyć? Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jak zawsze koniec zapraszam was do subskrypcji, lajkowania, a także wyrażania swojej opinii w komentarzach. Plus zajrzyjcie na mojego Twitcha i mojego Instagrama. Dzięki wielkie i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku naszego maratonu pierwszej klasy. Do zobaczenia! Byłem cały twój, caluteńki, tylko twój. Nie. Na YouTubie wpisz. Zżygam się o tą monstera w końcu. Znikam stąd.